Moi pradziadkowie to byli zwykle prości ludzie, byli rolnikami i mieszkali we wsi Lutkówka. W tamtym rejonie, z tego co wiem, ukrywało się sporo ludzi, przynajmniej kilka osób pochodzenia żydowskiego. Między innymi ukrywała się dziewczyna o imieniu Hanna. Ona prawdopodobnie przebywała w rejonie właśnie Lutkówki od 1940 roku. W międzyczasie też pojawiło się tam dwóch braci, Wolf Lipschitz i Chaim Lipschitz. I grew up all my life in Israel as a second generation Holocaust survivor. Everything that he talked about was about his childhood in Gerardov and then about Wolf, which we call him Velvale. Ten Wolf Lipschitz, on zajmował się jakimś drobnym handlem i oni zbliżyli się z tą Hanną do siebie tak, że ta Hanna zaszła w ciążę. My dad was hidden by Julia, don't remember her name, Julia. And Wolf used to come in the at night, you know, he was like going everywhere merchant, which now I'm really curious about him because he looks like a really cool guy. He told her before he got married with Hanna, he never met Hanna. He just heard how beautiful she was, something like that. And he told him that she's supposed to give birth, so he won't see him for a little while. Jak już była, powiedzmy, w takiej fazie rozwiązania praktycznie, trafiła do moich pradziadków i u nich urodziła dziecko, syna. W tym samym czasie zatrzymano w Osuchowie dwóch braci i jeszcze dwóch innych ludzi na spekulacji mięsem. Jeden z tych zatrzymanych miał wskazać, że wie, gdzie ukrywają się Żydzi. 10 marca przyjechali do wsi i kazali mu wskazać, gdzie dokładnie mieszkają ci siniarscy, u których się ci Żydzi ukrywają. Otoczyli ten dom, wyciągnęli ze środka, kazali położyć się na ziemi, no i padły strzały. Ten Wolf Lipschitz próbował uciec, on jakoś z tego co tam czytałem w zeznaniach, wyskoczył oknem i próbował uciec przez murek i został zastrzelony podczas ucieczki. Natomiast tą Hannę i jej dziecko zastrzelono na łóżku. Pierwszy człowiek, który został stworzony na tym świecie, nazywał się Adam. Po hebrajsku Adam ma dwa znaczenia. Jedno znaczenie jest zrdzem słowo Adama, ziemię, czyli on ciąga do dolu, on może zejść bardzo nisko. I to udowodnili nam naziści niemieccy, że to się da zrobić niestety bez ograniczenia. Ale również imię Adam, to zrodzen słowo Adamy, będę podobne do najwyższy. Będę litościwy jak najwyższy i zobaczę u każdego człowieka, bez względu na to, że w ogóle jestem od niego daleko. Ja jestem Polakiem, on jest Żydem. Dzieli nas więcej niż nas łączy. Mamy inne wyznanie, inne tradycje, inne rodziny i jednak tyle Polaków ryzykowali życie swoje i swoje rodziny dla kogo? Dla takiej dalekiej osoby. My dad was on a mission for Julia to send some milk, and I guess he saw fire from afar, and that's why he thought the house was burned, which after that the fact check was like the house didn't burn. And when he came back to Julia, she told him, and she told him also like, I cannot keep you here anymore, so you have to go. And she gave him some food, maybe something to sell, I'm not sure. And I remember the story that for me was one of the most horror thing, which is like not without, oh, it's just you have to go. I imagine more a child, but he was already in his teens and he had to go, like he was like 6 days walking in the woods, forest, until he got to a train station,
And he told me, and before he died, I remember me and my sister-in-law, we were like sitting by him, and she's a teacher, she wanted to hear from him, so she make like notes. So he was like really happy to tell the story without, he was really had a lot of breath. And he told us like, when he got out from the wood, he came to somewhere to some kind of train station. I guess somebody, I understood something crazy person or something like that come and start Juden, you know, like pointing on him. And he didn't know what to do. Was so and suddenly he said he called him the White Angel because I guess some man dressed in white came over and he kicked out the guy who was like step. He said no, he's with me. He put him on a train and gave him also stuff and for to sell. And after that, I don't know nothing for my dad. Zostali prowizorycznie pochowani na terenie tej swojej posesji. Jedni zeznają, że to był wykopany płytki dół, bo to był marzec, inni, że po prostu zostali położeni na wieże jako stodoły i przysypani, przykryci dywanami, przysypani ziemią. Pogrzeb na cmentarzu mieli dopiero w maju 1945 roku, jak dziadek mój wrócił z roboty, bo w chwili tej tragedii, tego zabójstwa był na robotach w Niemczech. It was really bad that he himself didn't know what was like really happened. And he said to my mom, okay, we're going to Poland. I need to find out really what happened because I know he was buried there. I know where to go and to ask. And they went to Lotkwa, I can never say that, Lotkwa. And he started to ask around and people told him she's there, she's alive. And they went there and he saw, that was I heard from my mom. She was like sitting on the porch or something like that. And imagine, he left, well, he was like 14 maybe, I believe if I'm doing the calculation. And he left like, and the moment he called her like Julia, whatever, I don't know how he used to call her, but I guess Julia, she immediately recognized him. And Chaimek, you know, she called him like the way she used to call him, and my mom fainted and all of that. It was really, and she solved the problem for him. Basically, she kind of make everything put in place, you know? And she told him about that guy that, she told him go to this, she gave him where he was a bus driver and go to find him and he will tell you more because he was there, he saw it. Apparently he was the guy who the German told him to dig the grave. So then he told him the whole story and he came, he took him and he told him here. I will never forget it all my life. That's the spot that you can find your brother, bones with Hannah and the baby. Ta żydowska rodzina, oni leżeli tam zakopani przy płocie tej posesji do 1989 roku. Dopiero w 1989 roku zostali ekshumowani i przeniesieni na cmentarz żydowski w Warszawie. And unfortunately, when he came back, everybody made like a surprise party for him for 60, and 2 months later he died from cancer. Udzielili schronienia parze młodych ludzi pochodzenia żydowskiego i ich dziecku, które przyszło na świat pod dachem pradziadków. Nie kazali iść precz, tylko pomogli. Tak po ludzku, po chrześcijańsku i zapłacili za to cenę najwyższą. Oni i trójka ich dzieci. Ten sam los spotkał również tych, którym pomogli. Zostali zamordowani przez niemieckich oprawców tylko dlatego, że odważyli się pozostać ludźmi w tych jakże nieludzkich czasach. Thank you.